97 rok, wiosna. Absolwenci Polibudy, w tym również ja, skupiałem się już tylko i wyłącznie na tym, żeby zaliczyć kolejny semestr bez problemu. W tym samym czasie Porsche skupia się na wypuszczeniu na rynek kolejnej generacji swojego flagowego modelu, który miał okazać się przełomem technologicznym na miarę tamtych czasów. O jakim modelu mowa? Chodzi oczywiście o Porsche 911 z generacji 996, o którym opowiem Wam więcej już za chwilę. Technologiczną pojawiło się również sporo zmian stylistycznych, z którymi wiąże się ciekawa legenda. Otóż Harm Lagaj, projektant, który brał udział w tworzeniu linii nadwozia nowej 911, miał biurko zlokalizowane blisko aneksu kuchennego. Prosząc swojego współpracownika o przygotowanie śniadania, ten podchodząc do aneksu, niechcący trącił jajko, które z impetem rozbiło się na desce kreślarskiej Lagaja. Lagaja w tym momencie olśniło, spojrzał na deskę i powiedział: tak właśnie będą wyglądać przednie reflektory nowej 911. Spójrzcie, z jaką dokładnością udało mu się odwzorować kształt rozbitego jajka na przedniej części tego modelu. W wersji poliftowej lampy zostały trochę bardziej ścięte, natomiast w przedlifcie jajko rozlało się bardziej obficie na przedniej części tego modelu. Dzięki temu generacja ta doczekała się potocznej nazwy, a mianowicie nazwą tą jest jajecznica, z którą wszyscy fani Porsche kojarzą właśnie tą generację 911. Przy projektowaniu kolejnej generacji 997 całe szczęście biurko Lagaja razem z jego deską i samym Lagajem przesunięto bardziej w głąb biura, dzięki czemu w generacji 997 powrócono do klasycznego okrągłego kształtu przednich reflektorów. Co mogę powiedzieć o bagażniku? Oczywiście w 911 silnik zlokalizowany jest z tyłu, więc przestrzeń bagażowa znajduje się w przedniej jego części. Bagażnik jak w każdej 911 jest niewielki. Zmieszczą się tutaj skromne zakupy albo teczka z laptopem. Wersja turbo, którą mamy okazję dzisiaj testować, różni się znacząco od każdej innej podstawowej wersji 911. Charakterystyczne wloty powietrza zlokalizowane na przednim zderzaku. Bardziej muskularny i szerszy kształt nadwozia, w szczególności w tylnej części samochodu, który po pierwsze musi pomieścić szersze opony, jak i dodatkowy wlot powietrza, który ma za zadanie skutecznie wspomagać chłodzenie silnika i układu napędowego. Spoiler zastosowany w generacji 996 to kolejna innowacja zastosowana przez koncern Porsche. Oczywiście poprzednie generacje również miały spoiler automatycznie wysuwany, natomiast w tamtych generacjach był on sterowany elektrycznie za pośrednictwem elektrycznego silnika. Tutaj pojawił się układ hydrauliczny. Niestety wraz z innowacją pojawiają się kolejne problemy. Tutaj liczne wycieki to norma dla generacji 996, tak samo jak problemy z czujnikiem, który decyduje o wskazaniu komputerowi aktualnego położenia spoilera. Z tymi mankamentami musicie się liczyć jako właściciele i użytkownicy generacji 996. Nawet wyeliminowanie wycieku w jednym miejscu nie gwarantuje tego, że za chwilę wyciek nie pojawi się w kolejnym wężyku, który zasila układ wysuwania tego spoilera. Największą innowację zostawiłem na koniec. W przypadku opisywania każdej z poprzednich generacji 911 zobaczylibyście tutaj klasyczny wiatrak, czyli układ chłodzony powietrzem. Tu natomiast w generacji 996 zastosowano po raz pierwszy układ wydajny, układ chłodzony cieczą. W wersji turbo dodatkowo został on doładowany turbosprężarką i dzięki czemu generuje aż 420 koni mechanicznych mocy. Mamy tutaj boksera o pojemności 3,6 litra. Taki silnik znajduje się zarówno w srebrnym, jak i w białym egzemplarzu.
przy 911, opowiadając Wam o lampach, które nie do końca były udane, o linii nadwozia, o tym, co wyróżnia wersję turbo od podstawowej wersji 911, człowiek ma podobne odczucie do tego, jakiego można doznać, zamawiając sałatkę w Maku albo liżąc loda przez szybę. Niby jest fajnie, niby jest ciekawie, czuć lekki dreszczyk, ale człowiek ma w głowie to poczucie, że może być o wiele, wiele lepiej i że za chwilę będzie o wiele lepiej. Ja stojąc tam jeszcze przed chwilą, myślałem tylko o tym, żeby w końcu wsiąść do tego auta, przekręcić kluczyk, dodać gazu i ruszyć przed siebie. Jak widzicie, teraz doznałem pełni szczęścia. W końcu się cieszę, bo jadę tym autem i mogę Wam opowiedzieć o tym, jakie są wrażenia z tej jazdy, bo wrażeń jest naprawdę multum. Kocham te samochody bez względu na to, jaka generacja 911 w tym momencie jest przeze mnie użytkowana. Generacja 996, piąta generacja Porsche 911, to przez wielu purystów i fanów marki generacja uważana za wyjątkowo nieudaną. 911, bez względu na to, czy to będzie generacja 996, którą dzisiaj jedziemy, czy poprzednia generacja, która była uważana za fanów marki za ostatnie prawdziwe Porsche, bo było chłodzone powietrzem i prawdziwe Porsche 911 powinno być chłodzone powietrzem. Ja się z tym nie zgodzę. To jest silnik, układ, który w 996 został zamontowany, to po raz pierwszy zastosowano tutaj układ chłodzony cieczą. To bardziej nowoczesny i wydajny układ, który, tak jak już przypominałem w przypadku historii związanej z 993, ten układ będzie działał zawsze prawidłowo. Nie tylko wtedy, kiedy będziecie zjeżdżać na drodze, skręcać i przyspieszać na torze albo ścigać się z jakimś użytkownikiem BMW czy Mercedesa. Porsche 911 z układem chłodzonym cieczą to układ, który nigdy Was nie zawiedzie. Bez względu na to, czy wsiadacie, jedziecie do Pobułki, do Żabki, czy jedziecie po to, żeby przyspieszyć i sprawdzić osiągi tego auta na torze albo na drodze szybkiego ruchu. 911 uważana jest za samochód dla mężczyzn przechodzących kryzys wieku średniego. Powiem tak, nie wiem, co do końca autor miał na myśli, pisząc o tym, bo to historia, którą wyczytałem ostatnio w internecie, ale czy macie 20, 30, 50 czy 80 lat, póki widzicie, co jest przed Wami i ręce Wam się tak nie trzęsą, gwarantuję Wam, że 911 spełni Wasze najśmielsze sekrety i najśmielsze oczekiwania. To jest auto, które prowadzi się doskonale na prostej i w zakrętach. Turbo, którym dzisiaj jedziemy, to auto napędzane na obie osie. Mamy tutaj 420 koni mechanicznych mocy i potężny moment obrotowy doładowany turbiną. Opel Astra 2004 ma dokładnie taki sam regulator lusterek jak w naszej 911. Kto nie wierzy, niech sprawdzi. To taka ciekawostka oszczędnościowa dla fabryki prestiżowych samochodów premium marki Porsche. Dobra, ale to były tamte lata, teraz mamy inne. 911 z najnowszej generacji, 991, 992, to już tylko najlepsze materiały. Chociaż też nie zawsze, ale dobra. O tym, jak będziemy testować 991 albo 2, na pewno Wam opowiem. W standardowej wersji generacji 996 była ona wyposażona w manualną skrzynię biegów. Wersja z Tiptronikiem, z automatyczną skrzynią, była oczywiście opcją, którą można było wybrać i powiem szczerze, że większość właścicieli tych samochodów wybierała jednak wersję z automatyczną skrzynią biegów. W tym momencie puryści znowu podnieśliby rękę i powiedzieli: halo, ale przecież prawdziwe Porsche 911 powinno być wyposażone w skrzynię manualną. Powiem tak, w moim przekonaniu, mówiłem już o tym, opowiadając o generacji 993. Automat to wygoda. Automat to pełen komfort podróżowania na dłuższych dystansach. Manual moim zdaniem jest męczący. Wiadomo, że można poczuć i mieć pełną kontrolę nad tym, co się dzieje w danym momencie z samochodem. Ale zobaczcie, mamy tutaj automatyczną skrzynię biegów, mamy tutaj Tiptronika, możliwość zmiany biegów na kierownicy i w tym momencie chcemy chwilę się pościgać, zobaczyć, jak to auto sobie radzi na drodze. Mamy możliwość zredukowania biegu, zwiększenia biegu i pełnej kontroli na tym, na jakim biegu w danym momencie jedziemy. Zobaczcie, co się dzieje. Mamy pięciobiegową skrzynię automatyczną, zredukowałem sobie na czwóreczkę, na trójeczkę obroty wzrosły, mamy w tej chwili dwójeczkę, dodajemy gazu i patrzcie, co się dzieje. Już mamy 150 na
na godzinę akurat prosta. Przydałoby nam się tutaj trochę zakrętów. Ale w tym momencie, zobaczcie, mam trójkę, zmieniam sobie na czwórkę, zmieniamy z powrotem na piąteczkę i znowu możemy komfortowo podróżować. Skrzynia automatyczna za chwilę przejdzie w tryb automatyczny i znowu będzie myśleć za nas i zmieniać biegi adekwatnie do prędkości, z jaką jedziemy i do tego, co się dzieje w danym momencie z gazem, bo w tym momencie odpuszczając gaz, skrzynia przeszła z powrotem w tryb automatyczny i zmieniła bieg na najwyższy, piąty bieg, ale w momencie, kiedy dodamy gazu, a przepraszam, pomyliłem z hamulcem, dodajemy gazu, mamy redukcję, no i znowu przyspieszamy, jedziemy dalej w automacie, czyli ja w tej chwili nie ruszam manetki, nie decyduję nawet sam o tym, na jakim biegu jadę, robi za mnie tą pracę automat, ale on sobie radzi całkiem dobrze, jak widzicie na załączonym obrazku. Jak widzicie, ten samochód został sprowadzony z Japonii, więc pewne japońskie smaczki w dalszym ciągu nam zostały. W tej chwili mamy okazję porozmawiać z naszą japońską asystentką, która opowie nam wam o tym. Dobra, japońskiego nie znam, więc nie wiem dokładnie, co ta pani powiedziała. Z Japonii to znam tylko... Jest jednak jeden, a w zasadzie dwa aspekty, o których warto wspomnieć, w szczególności jeżeli materiał ten ogląda osoba chcąca w przyszłości zakupić egzemplarz 911. Pierwszym aspektem to oczywiście koszty eksploatacji, z którymi zmierzy się każdy właściciel i użytkownik 911. Drugą są wady, o których również wspomnę za chwilę. Trzymając się eksploatacji i jego kosztów. Jeżeli nie chcecie serwisować samochodu w autoryzowanym serwisie, bo po pierwsze szkoda wam kasy, a po drugie szkoda wam kasy, to można spokojnie serwisować samochód w zaprzyjaźnionym warsztacie u mechanika, który ma pojęcie o pracy przy 911. Dla przykładu kompletny układ hamulcowy, czyli komplet tarcze, klocki plus czujniki przód i tył. Za taki komplet z firmy ATE, czyli z firmy, która jest idealnym jakościowo odpowiednikiem oryginalnych podzespołów Porsche, zapłacicie około 2200 zł brutto, plus powiedzmy 300 dla waszego mechanika za wymianę kompletnego układu hamulcowego. Więc za 2500 zł możecie mieć zrobiony komplet hamulców, który wystarczy wam spokojnie na 20-30 tysięcy kilometrów, no może na 10 tysięcy, jeżeli będziecie naprawdę. Zawieszenie, amortyzatory, przód, tył. Mniej więcej cena jest porównywalna zarówno do przodu, jak i do tyłu. Za jeden amortyzator musicie zapłacić około 1200 zł. Plus oczywiście jakiś tam dodatek dla waszego mechanika. Więc jeżeli mielibyście wymienić komplet amortyzatorów, to w 5000 się zamykacie. Amortyzatory wystarczą wam co najmniej na kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. W tym samochodzie mamy przejechane 85 390 już 2 km, a w dalszym ciągu mamy tutaj oryginalne zawieszenie, które w dalszym ciągu pracuje bardzo sprawnie. Auto ostatnio było testowane na ścieżce diagnostycznej i ich sprawność amortyzatorów przekraczała w dalszym ciągu 70%. Więc spokojnie na tych amortyzatorach w dalszym ciągu można jeździć. Jeżeli nie przeraziły was koszty eksploatacji egzemplarza z generacji 996, a myślę, że tak się nie stało po tym, co powiedziałem, jest jeszcze jedno ale, z którym musimy się zmierzyć, a mianowicie wady generacji 996, które mogą rzutować również na mniejsze lub większe koszty związane z usunięciem tych usterek. Podstawowe usterki, które zdarzają się bardzo często, szczególnie przy leciwych egzemplarzach już mocno wyeksploatowanych, to po pierwsze luzy w zawieszeniu, które trzeba będzie usunąć, wymieniając całe zawieszenie. Korozja układu wydechowego, ale nie jest to nic specjalnego dla samochodów kilkunastoletnich, ponieważ czy to w 911, czy w Audi, czy w Mercedesie,
Ta usterka występuje w każdym samochodzie, ponieważ układ wydechowy jest najbardziej narażony na korozję ze względu na to, że różnice temperatur przy rozgrzanym silniku i warunkach atmosferycznych, które panują wokół, mogą wpływać na to, że korozja będzie się rozwijać bardziej agresywnie na przestrzeni kolejnych lat. Jednym z poważniejszych albo najbardziej poważnym problemem występującym w silnikach zastosowanych w generacji 996 to legendarne już łożysko IMS. Łożysko te, koszt łożyska nie powala i nie przeraża, bo jego koszt wynosi około 40-50 zł. Natomiast jeżeli w waszej 996 rozsypie się łożysko IMS, a zdarza się to w szczególności w egzemplarzach, które są katowane na torach, bo wtedy smarowanie łożyska przy dużych przeciążeniach jest mocno ograniczone, bo nie zostało do końca przemyślane przez producentów technologicznie zastosowanie tego łożyska i jego smarowania. Przy uszkodzeniu łożyska istnieje duże ryzyko, że uszkodzone łożysko spowoduje, że wasz silnik będzie totalnie do wyrzucenia i do wymiany, nie będzie się nadawał praktycznie do żadnej naprawy. I w tym momencie koszt silnika to pewnie około 40-50 tysięcy złotych. Jeżeli wam taka usterka się przytrafi, no to niestety będziecie pechowcami, bo pisze się o tym wszędzie, że to łożysko to największy problem generacji 996, ale mogę was w tym momencie uspokoić, bo problem z tym łożyskiem zdarza się w bardzo ograniczonej ilości przypadków. Mniej niż 1% egzemplarzy, które są wykorzystywane do jazdy ekstremalnej na torze, miały problem właśnie z tym łożyskiem. Profilaktycznie oczywiście to łożysko można wymienić, ale tu pojawia się kolejny problem. Żeby wymienić łożysko, za które musicie zapłacić te 40 zł, o którym wspomniałem, niestety konieczne będzie wymontowanie i rozłożenie praktycznie do części pierwszych silnika, który jest zamontowany w waszej 911. I tu niestety pojawiają się koszty, ponieważ wymontowanie silnika przy współpracy z mechanikiem, z którym macie dobre układy, będzie równe około 2,5 tysiąca złotych. Trzeba będzie ten silnik jeszcze rozebrać, wymienić łożysko, złożyć z powrotem i włożyć ten silnik z powrotem do waszej 911, więc wymiana łożyska, które kosztuje 40 zł, będzie was kosztować pewnie około 5 tysięcy. To jest największy problem i największa bolączka 911 z generacji 996. Natomiast moim zdaniem miałem okazję jeździć już kilkunastoma egzemplarzami, które miały przebiegi od 20-30 tysięcy do nawet 200-300 tysięcy. I w żadnym z tych egzemplarzy problem ten nie wystąpił. Więc wierzcie mi, że problem ten jest naprawdę marginalny i moim zdaniem, jeżeli chcecie kupić 911, ale boicie się tego, o czym mówi się w odniesieniu do łożyska IMS i problemu i kosztu, którym może wiązać się awaria tego łożyska, nie powinniście się tym kompletnie przejmować. Jeżeli będziecie w miarę spokojnie eksploatować waszą 911, jeżeli będziecie dbać o to, że przed agresywną jazdą pozwolicie dobrze dogrzać się silnikowi, dojść do swojej temperatury pracy i dopiero wtedy, jak już mamy rozgrzany silnik, zaczniecie go katować, to wierzcie mi, że czy to będzie 100, czy 200, czy 300 tysięcy, to łożysko naprawdę was nie zawiedzie i będzie pracować sprawnie do kilkuset tysięcy kilometrów, które pojawią się, mam nadzieję, na licznikach waszej 911. Jeśli chodzi o wyposażenie, oczywiście jest tutaj skromnie, jak na każdy sportowy samochód przystało. Mamy klimatyzację automatyczną, ale jest tutaj jedna strefa. Nie mamy dwóch stref, nie mamy trzech stref, a przecież mamy tam dwa fotele z tyłu zamontowane. Z tymi fotelami wiąże się ciekawa historia, bo pewnie nie jeden z was, albo właściciel 911, albo ktoś, kto chciałby taką 911 kupić, zastanawia się, po co do cholery wsadzono tam jeszcze dwa fotele, skoro nikt tak naprawdę do tego auta nie może tam wsiąść i podróżować komfortowo. Wierzcie mi, że abstrahując od tego, że wasza żona, teściowa, koleżanka czy kolega nie będzie w stanie tam jechać, bo po pierwsze będzie uderzał o sufit, a po drugie nie ma tam miejsca na nogi, to nawet dziecko 4-5-letnie, które chcielibyście tam posadzić, na pewno tam się nie zmieści i będzie jęczało po przejechaniu 2 kilometrów. Tata albo wujek, wypuść mnie z auta, bo mnie nóżki bolą. Tak jest, ale dlaczego te fotele tam się pojawiły? Chodzi tutaj o potężny, ogromny, 300-milionowy rynek
w którym Porsche również chciało zaistnieć. Chodzi tutaj o Stany Zjednoczone, o Amerykę, która ma dosyć pokrętny i dziwny przepis mówiący o tym, że samochód luksusowy to samochód, który posiada wyłącznie dwa miejsca dla kierowcy i pasażera. Porsche, aby ograniczyć kwestie podatkowe i konkurować cenowo z producentami z tamtego regionu, wprowadziło dwa tylne fotele tylko po to, aby 911 wedle przepisów amerykańskich nie była uważana za samochód luksusowy, za który Amerykanie, potencjalni kupcy i właściciele, będą musieli dodatkowo słono zapłacić, żeby taki samochód posiadać w swoim garażu. Jeśli chodzi o elementy związane z elektroniką, mamy tutaj na szczęście komputer pokładowy, który pokazuje nam podstawowe parametry związane z jazdą i z pracą silnika. Pokazuje nam tutaj dystans do najbliższej stacji, który możemy pokonać jeszcze na benzynie, którą mamy w baku. Ciśnienie oleju, temperaturę, średnią prędkość i średnie spalanie. Dzisiaj jedziemy bardzo spokojnie, bo o spalaniu jeszcze nie zdążyłem Wam powiedzieć. Dzisiejsza podróż przebiegła spokojnie, jechaliśmy z równą prędkością poniżej 100 km na godzinę, więc średnie spalanie mamy bardzo przyzwoite, bo na poziomie 15 litrów. Normalnie turbo w jeździe mieszanej pali niestety około 19 litrów, więc jeżeli chcielibyście kupić takie auto, no to 19 litrów to standard, który będzie Wam się na wyświetlaczu pokazywał. Przy bardziej agresywnej jeździe spalanie na poziomie 25, 28, 30 litrów to również stety, niestety norma, coś za coś. Za osiągi trzeba zapłacić, silnik i turbiny trzeba nakarmić, więc silnik boksera doładowany dodatkowo swoje paliwo musi dostać. Jeżeli chcecie bardziej ekonomiczną jednostkę, wybierzcie podstawowy model Porsche 911 z generacji 996. Spalanie dla podstawowej wersji 911 oscyluje w granicach 16-17 litrów, więc patrząc ekonomicznie, te parę litrów i złotówki, które musicie wydać na ich zakup, zostaną w tym wypadku w Waszej kieszeni, ale niestety nie będziecie mieć turbo i nie będziecie mogli jechać samochodem, który ma moc przekraczającą 400 koni mechanicznych. Zastosowanie nowych technologii zawsze wiąże się z ryzykiem. Czy to pojawiają się usterek i problemów technicznych, czy też tego, jak zostaną one odebrane przez potencjalnych użytkowników. Pewne jest jednak to, ich stosowanie jest niezbędne do sukcesywnego rozwoju motoryzacji na całym świecie. Rozwiązania wykorzystane w generacji 996 poza średnio udanymi reflektorami pojawiają się w egzemplarzach Porsche produkowanych do dnia dzisiejszego. Dlatego jestem przekonany, że ryzyko, które podjął koncern Porsche przy projektowaniu i wdrażaniu generacji 996, było jak najbardziej słuszne i potrzebne do dalszego rozwoju marki. Tym akcentem kończę nasz dzisiejszy materiał. Jak zawsze zapraszam Was do dodawania komentarzy, łapek w górę i subskrypcji, a tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na nim najlepiej zarobicie. Chętnie sam za parę lat odkupię od Was Wasz wymarzony egzemplarz za grube siano. Kurwa. Ja wysiadam na tym rondzie. Ja wysiadam na tym rondzie. Kurwa, proszę.